Cześć, kochani, Dominika, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy o Addison i Price, bo tak, w końcu są oficjalnie razem, już to ogłosili na filmiku na YouTubie o Addison. Ten filmik w ogóle zaraz ma jakieś 4,5 miliona wyświetleń. Jak Wy oglądacie to, to może ma już ponad 5 albo 6. Tak czy siak, wow, że tak powiem, w końcu, bo każdy spodziewał się, że kiedyś nadejdzie ten moment, ale kiedy? Już tak od roku byli, nie byli, tak nie wiadomo było, o co tutaj chodzi. No, no ale w końcu są oficjalnie, więc wow, cóż za informacja. Zanim przejdę też do reszty filmiku Addison, bo nie tylko na to pytanie odpowiadali w tym filmiku, ale też na wiele innych związanych z ich pierwszym spotkaniem chociażby, z ich generalnie z ich związkiem, więc tak o tym dzisiaj. Za pamięć bardzo dziękuję tej osobie za aktywność i mam cały czas wrażenie, że mam jakieś włosy na twarzy. Wait. Dobra, rzeczywiście miałam włosa w oku, okropne uczucie. No, także tak, a mój Instagram jest w opisie, więc jakby ktoś chciał zajrzeć, to tam znajdziecie linka. I co? Aha, jeszcze miałam powiedzieć, wczoraj nie pojawił się filmik, przepraszam Was bardzo z tego powodu, ale po pierwsze jakoś nie miałam motywacji, nie miałam humoru, nie mogłam znaleźć tematu i te trzy rzeczy jakoś się tak skumulowały i stwierdziłam, że nie nagrywam. Nie nagrywam na siłę ani o temacie, który mi jakoś nie odpowiada, ani o czymś. No po prostu nic nie mogłam takiego znaleźć, więc stwierdziłam, że lepiej odpuścić niż na siłę coś tutaj dla Was próbować sklecić. No, ale w nocy wydarzyło się, co się wydarzyło i właśnie dlatego dzisiaj mamy filmik. Okej, także pierwsze pytanie, które im zadano, to było, czy już coś między nimi zaiskrzyło, gdy się po raz pierwszy zobaczyli? I Bryce mówi, że oczywiście, że tak. I tutaj Addison na to, że o, a potem dodała, że nie, że Bryce kłamie, a Bryce, że mów za siebie, Addison. A Addison, że oni za pierwszym razem po prostu jak się spotkali, to że nawet zbytnio ze sobą nie rozmawiali, więc już to jest to niemożliwe. Żeby coś tam, no nie zaiskrzyło po prostu według Addison, może tak. Potem Bryce mówił coś tam, że on próbował ją pocałować, ale to było niezbyt wtedy możliwe, bo ona dopiero co wyszła z 5-letniego związku, ale potem stwierdza, że koniec końców jakoś mu się udało ją pocałować. No, kolejne pytanie dotyczyło tego, jakie było ich pierwsze wrażenie, gdy się spotkali. I tutaj Bryce mówi, że uważał, że Addison jest hot. A Addison stwierdziła, że myślała, że on jest takim playerem, czyli że jakby bawi się uczuciami dziewczyn, coś takiego. Kolejne pytanie dotyczyło tego, kiedy się pierwszy raz pocałowali. Tutaj stwierdza Addison, że na jakiejś tam imprezie w zeszłym roku i że to ona złapała pierwsze jakieś względem niego uczucia, bo gdyby tak nie było, to nawet by się z nim jakby wtedy nie pocałowała, więc no. Kolejne pytanie. Jakby mieli zmienić w sobie jedną rzecz, to co by to było? I Bryce tutaj stwierdził, że u Addison zmieniłby to, że jest po prostu bardzo niezdecydowana, a Addison u Bryce'a to, żeby był po prostu bardziej odpowiedzialny i żeby się na wszystko nie zgadzał, bo potem to wszystko go przytłacza, bo na wszystko mówi tak, 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 tak. Czyli może tutaj chodzi o taką asertywność. Kolejne pytanie, kto jest bardziej zazdrosny? I tutaj Addison powiedziała, że Bryce, bo on nawet jej mówi często, że jest o wszystko zazdrosny i tak dalej, ale potem doszli do wniosku, że w sumie razem są tak samo zazdrośni o siebie. No. Kolejne pytanie, kto rozwiązuje częściej problemy związkowe, czyli może chodzi o to, że kto przeprasza częściej po kłótni. No i tutaj najpierw Addison stwierdziła, że to jest takie 50-50, 50-50, ale potem jednak dodała, że chyba jednak 25-75 i to 75 to jest Bryce, ale to dlatego, że to on się częściej myli według Addison i stąd właśnie ten fakt, że on jakby częściej przepraszam, więc częściej jakby rozwiązuje te ich kłótnie jakieś. Kolejne pytanie, co przejęła od Bryce'a? I tutaj stwierdzają, że ma takie same poczucie humoru jak on i to się głównie objawia, kiedy są na przykład wśród znajomych, wśród kolegów Bryce'a i właśnie Bryce mówi, że to jest super u niej, że ma takie samo poczucie humoru. No i potem dodał takie piękne zdanie, że Addison jest czymś o wiele więcej niż tylko ładną buzią, więc tutaj pochwala jej, nie wiem, właśnie poczucie humoru, inteligencję i generalnie charakter.
Kolejne pytanie dotyczyło tego, jaki najlepszy prezent dał Bryce Addison. I tutaj mówi Addison, że dostała kiedyś od niego wiersz. I że to był najpiękniejszy prezent, że całkiem spoko mu nawet wyszedł i że tutaj całkiem dobrym jest pisarzem według Addison. Kolejne pytanie dotyczyło tego, ile razy w końcu ze sobą byli, czy tam zerwali, czy byli i właśnie ile razy to się wszystko działo. I Addison mówi, że w sumie raz tylko ze sobą byli i to przez 3 dni, ale coś im nie wyszło, więc Addison właśnie z nim zerwała po 3 dniach i zaprzeczała generalnie paparazzi, że była z nim, ale była. No, no ale potem jednak tutaj się pogodzili jakoś i są razem. A ten właśnie list, ten taki jakiś wiersz i ten prezent to właśnie Addison dostała po tym skandalu urodzinowym Bryce'a. No, no i są oficjalnie razem od 13 października, więc już 2 miesiące prawie, więc tutaj się śmieją, że lepiej niż z ostatnim razem, już dłużej niż 3 dni, więc już jest to sukces. Tak w ogóle to uważam też, że podjęli dobrą decyzję czekając chociaż te 2 miesiące na ogłoszenie całemu światu, że rzeczywiście są oficjalnie razem, dlatego że gdyby zrobili to wcześniej, to nie daj Boże, coś by im nie wyszło i zrobiłaby się z tego olbrzymia jakaś burza niepotrzebna i tak samo patrząc na to, że byli wcześniej razem 3 dni, to wyobraźcie sobie, że powiedzieliby już tego pierwszego dnia wszystkim, że są razem i 3 dni później nagle, nie wiem, właśnie, że okazałoby się, że zerwali i oni by to też oznajmili, że zerwali. I no mówię, takie niepotrzebne zamieszanie wokół nich by było, a dla nich to też na pewno nie było takie łatwe, więc tutaj nauczyli się właśnie, że na błędach innych może nawet, żeby jednak czekać z tym ogłaszaniem światu swoich uczuć, chociaż mówię, większość ludzi się domyślała i oni też może już mieli dość tego, że każdy im pisze, że ha, 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 tak, only friends, a widać jak wygląda tak naprawdę ich relacja, ale no mówię, to oni tutaj jakby decydują, kiedy o czym oznajmiają nam, światu i skoro stwierdzili, że są gotowi, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli, no to właśnie najwyższy czas. Już zobaczymy, jak to tam dalej się między nimi potoczy. Ale też w sumie nie zdziwiłabym się, gdyby myśleli najpierw, że uda im się to, nie wiem, jakby, że chcieliby zachować prywatnie ten związek, chociaż no też niezbyt się da, bo oni są tak popularni i ci paparazzi zaraz by ich złapali i tyle by było z ich prywatności i z tego prywatnego właśnie związku, więc będąc tak popularnym chyba jest to nawet niezbyt możliwe, no ale wyglądają na szczęśliwych i tak dalej, więc no można się było tego spodziewać, że w sumie są razem, bo już dodawali takie TikToki, tak samo paparazzi ich często łapało na jakichś tam uściskach i tak dalej, plus też dodawali zdjęcia ich rodziców razem, więc no, to wszystko wskazywało właśnie na to. Więc tak, zagadka rozwiązana, w końcu Addison powraca, w końcu się tutaj przyznali do tego, co ich łączy, także super, bardzo ja oczywiście kibicuję, widać, że mają na siebie dobry wpływ. Bryce przy Addison wydaje się być naprawdę takim porządnym facetem. Miejmy nadzieję, że Addison sprawi, że będzie on mniej jednak trochę problematyczny niż jest. Ale wydaje mi się, że no, że mają na siebie dobry wpływ, także zobaczymy, jak to się z nimi tam potoczy, oby dobrze. I tak, i piszcie koniecznie, co wy o tym wszystkim myślicie i czy też się domyślaliście, że tak to się wszystko skończy. A jeśli chodzi o ten filmik, to w sumie tyle, co chciałam wam w nim przekazać. Mam nadzieję, że się wam podobał, jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę oczywiście. A mój Instagram jest w opisie as always. I co, życzę wam oczywiście miłego dnia. I słuchajcie, widzimy się już niedługo w następnym filmiku, więc do zobaczenia, pa, pa.